Witam w ten kolejny odcinek z Risk Global Domination. Dzisiaj będę robił scenariusz przyszłości, tak? No cóż, zaczynamy. Czarnogóra. Portugalia się na razie nie godzi z Hiszpanią. Szkocja ma niepodległość, ale nie na długo. Irlandia zyskała Irlandię Północną. To już dawno było. Turcja atakuje Grecję. Bułgarię. Rumunię. Polacy wypowiadają wojnę Niemcom. Polacy zdobywają Niemcy. Rosja, widząc co się... Rosja, widząc co się dzieje, najeżdża na Finlandię. Francja atakuje Włochy. Czarnogóra atakuje część Jugosławii, ale się nie udało. Francja atakuje Portugalię. Ukraina, widząc co się dzieje, zajmuje Białoruś. Atakuje państwo Bałtyku. Serbia atakuje Turcję. Turcja, widząc co się stało, atakuje Serbię. Hiszpania zajmuje swoje poprzednie tereny.
Polacy za to atakują Ukrainę. Ukraina zostaje wypchnięta z Europy. Polacy są pod Moskwą. Rosja idzie na Skandynawię. W tym momencie Rosjanie atakują Wielką Brytanię. I chcą się pozbyć Irlandii. Rosjanie zajmują teren Wielkiej Brytanii. Francja atakuje Hiszpanię. Również Austrię. Czechy. Galicję. No i zaatakowała Turcję. Węgry atakują Jugosławię. Również Serbię. Węgry i Francja się jednoczą. Hiszpania zostaje pokonana. Próba ataku na Turcję się nie udała. A co Turcja na to? Do Grecji, Czarna Góra, Serbia, a Polska chce jak najbardziej zakończyć Rosję. Nie udało się wypchnąć Rosjanów ze Skandynawii. Polacy fortyfikują się w Szwecji. Rosjanie próbują atakować Szwecję. Nie udało się. Francja wykańcza Turcję. Nagle. Francja atakuje Rosję. Zaczaiła się na Wyspach Brytyjskich.
Rosja zostaje pokonana. Polacy atakują francuskie tereny na Bałkanach. Polacy swoją strategią wygrywają. Zabierają jeden z największych terenów. A Szwajcaria nic nie robi. Francuzi wyruszają na ponowny podbój Włoch. Francuzi atakują Szwajcarię. Francuzi atakują Rumunię i Serbię. Obydwa państwa były pod kontrolą polską. Dzielą armię na Turcję i Rumunię. Polacy najeżdżają w stronę Ukrainy. Próbuje odbić Wielką Brytanię. Im się to udaje. A co zrobią Polacy? Oczywiście, że będą chcieli się pozbyć Francji w Turcji.
drodzy zauważyli to, że Francuzi nie mają praktycznie jednostek na froncie. Przez to szykuje się potężny atak. Naprawdę, tylko że żołnierze karty 4 plus 4 musiało mi się naprawdę tylko trafić. No i widzowie, ostatnia prowincja. Polska w przyszłości zajmie Europę. Jeszcze zróbmy scenariusz na mapie świata. Jezus, ale dzwoni. Dzwoni i dzwoni, prawda? Nie, ja nie na singlu, ja to robiłem tak. Klasyk. Ja i tak właśnie pakuję. Niech będzie to starstwo. To będzie dosyć taki stary podział. On będzie Australią. No właśnie. Będziesz Brazylią. Ja będę Kanadą. Ty będziesz tym. Byłeś Rosją. Ty USA. Indie. To Kanada. Ty Alaska jeszcze? Alaska Airlines. Indonezji. No to. Daj mi po prostu jakieś losowe.
Lub papuły. Dobra, na razie nie, nie na tym, nie, 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 nie. Próbujmy zagrać z ludźmi. Czekamy na jakiej mapie. Poszukam jakiejś fajnej. World Conquest. O! No. French Revolution. O, to jest fajne. Rewolucja francuska. United States of America. Właśnie Stany Zjednoczone najczęściej biorą taką. Ciekawe o co chodzi z tym. O tu, 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 tu. Albo to jest jedna prowincja. Pierwszy raz kapital Nara. Jak kapital, ja na kapitalu dosyć. O, apokalipsa, ale nie. Wejdę i nie ma szans. 2009. Kapital Conquest, dobra. Mam nadzieję, że Polska będzie moja. Ready. Polska, Polska, daj mi Polskę. No. No, czemu to są znaki zapytania wszędzie? Chwila. Duża ta mapa, nie? O, Rosja! Zobaczcie, Rosja normalnie. Jestem... Nie mam Polski Tonara. Nie mam Polski Tonara. Dobra, swoją, swoją. Myślicie, na czym mógłbym tutaj... Europa? Tak. 70% zombie apokalips. No i będę czekał. O, jest! Libian! Stany? Na zombiaki wchodzą. Dobra. Idziemy. Medium. Medium! Medium! Ja oczywiście ready. Ready. Jak jesteś kreatorem gry, to zawsze będziesz miała I'm ready. Bo jak to nie ready, to wywala cały serwer. Po prostu, wywala cały serwer. Nieźle zombiaki. Ja będę starał się odbijać cesarstwo rosyjskie, oczywiście. No, cesarze, kurde to. Dobra. Widzę, że go tak... To tak jakiś głupi jest. Zamiast szóstką przejść, to on atakuje czwórką. No, jakiś taki, jakiś... Świernięty. Jak sądzę to. Ja tu cesarstwem bym się zajmował, no. Polacy, woda. Co ja bym zrobił bez Polski? A, bo ty mnie atakowałeś. Ty jeszcze nic nie stracił. To dopiero chamstwo. Dobra, zajmę Wiedeń. No i tutaj. No już pierwszy bonus. Proszę bardzo. No to mi się podoba. No, proszę.
Tak szybko bonus, no. Mam właściwie praktycznie czym fortyfikować. Teraz ten gościu ze Spanioli, czyli z Hiszpanii. Nie wejdzie we mnie albo w zombie. Dawaj w zombie. Nie wejdzie albo w zombie. Mam nadzieję, że w zombie wejdziesz. Mam nadzieję, że będziesz posłuszny. Wejdź w zombie! No, co za... No co za... Ja ci jeszcze dam! Jak mi Polskę zajmiesz, to... No. Ogar. Tyle ci powiem. Ogar. 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 Do Moskwy sobie przeniesie jedną jednostkę, no. Tutaj w ogóle jest Cypr. Grecja. No. W ogóle to pierwszy raz w ogóle gram. Nie no, żartuję. Nie no, to był żart, oczywiście widzowie. Nie myślę tego pod uwagę. To był żart! No, ja chyba nie umiem grać. Czemu kartę dostał, bo ja nie wiem, nie widziałem. Na razie każdy żyje. Gość Łogar. Gość Łogar! Chyba pierwszy raz gra. General the Fox. Chyba pierwszy raz gra. Naprawdę, no. Go można zmiażdżyć każdą ręką. O, ogarnął się. Dobra. Ogar. Już się ogar. No nie, moja jednostka. A, tam tu. Switzerlandia. Zombie mają taki głupi odgłos. To się zaczyna robić niebezpieczne. Mój Wiedeń! Jakim cudem one jeden kołatek miał? Jakie odgłosy te zombie mają? Ja mam dwa terytorium. Trzy. Ciekawe, kto gra na zombie apokalipsie. No chyba tylko ci ludzie. Poza robotami. Zombie apokalipsa z robotami brzmi dosyć fajnie. Ten osłabił wszystkie zombie z góry. Zamiast iść w tej Wielkiej Brytanii, kombinuję z Irlandią, zamiast przejść przez tą prowincję. Co teraz ja mam kombinować? Tutaj jest ok. Piątka nie wygrała nad trójką. Co tu się odwaliło? Piątka nad czwórką nie wygrała. Co to się jakoś tak... No czekaj. Hmm.
Vanguard Placement. No i zróbmy na Capital Conquest. O, jest Turcja. Hiszpania. Jeszcze jedna osoba. O, są Stany Zjednoczone. Jak na zawołanie. Jak na zawołanie. Zawołałem, no i są. Raz na Italianką właśnie grałem. Raz na nim grałem. A co jest tutaj tak w ogóle? Lol. Mam bonus. A tu będę w cesarstwo austriackie wchodził. Rumunia, Ukraina, tu jest Polska mniej więcej. Serio, musiałeś się tu pojawić. No gościu, prędzej. A to jest ten. Ty źle, bo zajdło. Zostało coś. Austrian Empire mam najwięcej. Nie chcę przeskakiwać za bardzo. Mi tu przede mną już zabrali. Pierwszym moim celem będzie to. Oto. A ty trójeczką! No nie ma takiego pogrywania. Tu już dwie trójeczki się szperają. Ja cię znam. Nie znam go, ale tych premium to ja. Premium to ja naprawdę ich dobrze znam. A bo to na czas jest. Lol. Tutaj dorzucę jednostki. No bo moim celem jest to, aby zdobyć. O, Adriatic Coast.
potem będę cesarstwo austriackie atakował. Trochę się uzbroję tam na jego granicy. No tak, wiesz, po prostu. Jeszcze 11 razy ja. Ty, bo on tu piątkę postawił. Nie ma piątki, kolego. A masz tu piątkę w tyłek. No. Jeszcze go wywalę. To już ma deda. Co to było? A, bo to jest Manual Placement i Capital Conquest. No tak. No przecież. Zapomniałem, co ustawiałem. Przecież jest Manual Placement i Capital Conquest. No to jeszcze więcej stawiania. Naprawdę. No chyba 11 jednostek. Błagam, nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie! Jest! Wyrwałem wodę! Czas wygodzie? Sorry, gościu, ale tej prowincji tutaj nie potrzebujesz. No. Sorry, gościu, ale tej prowincji tutaj nie potrzebujesz. No. Prawda rzeczy chyba. Tutaj przynajmniej tak. About orange now. Okej. Okay. He's not like the Olympic player. Nie będzie we mnie wchodził. Czarna górę. Mamy z nim brzegi przecież.
To piątką. Sorry, to nie tak. To ja taki terytor. Hej, mam domu za cesarstwo austriackie, no i wyjdzie mi pewnie teraz w część Serbii, na 100%. Na 100% wejdzie mi w część Serbii. A ten niebieski to nieźle dostał. No. Po co próbowałeś? No ale już tak, to wejdź. No, fortyfikuj. Fajnie. Hej, ja mam stolik tutaj do robonisu. No gdzie u mnie rozwalił cały bonus. Dobra, z tym to już nie ma problemu. Ten się staje dużym problemem. 32 jednostki. Ja mam na... ten niebieski ma najwięcej jednostek. Ja jestem na drugim miejscu z tymi jednostkami. No bo on ma 12 przy stolicy, hej? Nie widać? 12 przy stolicy, proszę bardzo. Piątka, czwórka, jedenastka i jedynka. No. Italian Islands? No, Italian. Jakby chciał zająć całe Włochy, to wyglądało tak. No. No i teraz wejdzie w niego. Nie wchodzi. A wejdzie mu pewnie w stolicę. No. Ten się staje dosyć sporym problemem, naprawdę. Patrz, w stolicę nie wszedł. Zostawił stolicę w spokoju, lol. Lol. Ja tam teraz na nim się... Stop, spamy. Chwila, chwila. Tutaj dorzucę trochę jednostek, aby go wygonić. Tutaj teraz dowalę. Go wywalę. Z moich terenów. Teraz mu zaatakuję tą piątkę. Teraz wycofam jednostki do Czarnogóry. No tam szóstka czyha. Dobra, twoja kolej. Ja mu tam zjadam powolutku te tereny, ale on ma zbyt dużo jednostek, a jeszcze ten od drugiej strony się pozbywa. No chyba już sobie z nim poradzi. On ma 27 jednostek, więcej ode mnie. A ten ma 28 pode mną. Zastanawiam się, czy go atakować, czy... Zaatakuję go. Okej. Okej. Nie wiem, czy będzie szal. Potrzebuję niezłej ilości jednostek. A ile za cesarstwo austriackie tak mogłoby się ma? Siódemkę, jest! Siódemkaż!
No to ci zobacz, są ci strachy. A on chce na rotarni tolik. No i wejdzie we mnie. A nie, mu stolicę zajął. Jak on zajął ich stolicę, bo ten ma w tym momencie nieostrzeżoną stolicę. Na początek bym się zajął tym atakować. Tego, bo ten wkurza. Wejdę mu na początek w Albanię. Na początek mój cel, Albania. Nie udało się, naprawdę. Dobra, ale chociaż go bardzo osłabiłem. Na razie jako jedynie z niebieskim mamy stolicę. Mam dwie, mam jedną. Ja się skupiam na tym gościu. Zaraz on mu zajmie stolicę, no. No masz dobry mózg. Temu z Albanii zdjąłem jednostki, może się wkurzyć, no. Pisatek do Portugalii, pisatek do Portugalii. Dama! Nie cofaj to do Aten. Do tutaj. No gość wkurzający. Z niego nie mam w ogóle bonusów. No to ci gra. Dobra, teraz mam fokusa na tego gościa szarego. Nie byłbym przypadkiem w stanie przemaszerować po wszystkich stolicach? No chyba byłbym. No byłbym. Ale są terny na plesty za dużo. Sara, ale ja tu mam konflikt z tymi, to jaki? Ze zwykłymi kostkami. Bez już normalnymi.
Współpraca z tym gościem jest naprawdę fajna. Temu gościowi wszedłem w Albanię. No i tutaj już mu się kończy. Three states. Five territories. Lol. No tak zdjąłem. No bo tak zdjąłem. Ale o tak z Grecji. Sojuszniku, atakujemy, go! No i odbił, kurczę. No i odbił. No właśnie, i to już będzie wspólny atak na niego. Będzie tyle. Okej. No bo jest hamem. Na początek odbije imperium cesarstwo austriackie, co ja gadam. O, jeszcze karty dyszka. Odbijam Serbię. No nie no, 12 na 12, on tego nie wygra przecież. Thank you.
wiem, to ja słucham. Tak uchamowo od niego poszło, że... No. Pogram sobie na klasę. No dobra, fajnie, mam tam. W ogóle to ja nie lubię manual placement, to jest dla mnie coś złego. Klasy znowu. Tylko manual placement off. No i nie kapitelką, plus 70% dominacja. Wiem, no to było ryzykowne. A zbyt ryzykowne. Takie ryzykowne decyzje ten robię. Tak, mam Syberię. Wiedziałem mniej więcej, że to się stanie. No, 2 na 2, 0%, od kiedy? No będę już trochę na godzinie będę zakończył, no bo tu tyle to ma trwać. No. No. Trójką na jedynkę nie wygrał. Lol. Jakuck. No, tyle mi starczy na tą rundę. Ja tam skupiam się na kontynencie azjatyckim. Dobra, wyganiam gościa z Chin. Z Indii. Nie spróbowałem. No nie udało. Nie wiem jakim cudem ten gość mi wyszedł, ale... A, bo miał tutaj połączenie na 100%. No i jeszcze z kart. Dyszka. No. Siam. 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 No siam, 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 siam. Jestem siam w domu. Nie wygrałem na trójkę, to jest jakoś... To jest nieczytelne w tej grze, okej? Nie ma gościa! Dobra. Afganistan. Nie ma co?
kończę. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału Start, do łapkowania i także nowych. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. Pa, pa!